Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, chciałem powiedzieć. To już tak z przyzwyczajenia. Na kolejnym live'ie z gry The Evil Within. Ostatnio graliśmy sobie wczoraj. Było epicko, natomiast no, słabo mi to poszło wczoraj. Pamiętam, że miałem bardzo dużo problemów z tymi bossami, z przeciwnikami, ogólnie ze sterowaniem. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. No i słuchajcie, jesteśmy w rozdziale 5, który się nazywa Zakamarki Umysłu. Jak kliknąłem kontynuuj, nie było żadnej cutscenki, po prostu wylądowaliśmy w tym miejscu, więc ja od razu włączyłem escape i tak jak widzicie, tutaj jest jakiś korytarz, ale zanim my tam pójdziemy, to wydaje mi się, że najpierw sobie skorzystamy z tego lustra tutaj. Jezu, jak tu jest ciemno, zapal mi tą latarkę. Cześć Kalisia, siemka! Cześć Alexa i cześć Foksiak. Tak, w ogóle udało mi się ten komputer ogarnąć. Myślałem, że dzisiaj w ogóle tego live'a nie będzie, bo mi, słuchajcie, zaczął tak chrobotać komputer, a to się okazało, że wiatrak mi padł jeden, nie? Wentylator. Z tyłu komputera ten wiatraczek, nie? I pękł w ogóle, no i chrobotał po prostu, nie? I ja myślałem, że coś się poważniejszego dzieje, a to tylko wentylator, więc go wypiąłem, ale mordowałem się z tym masakrycznie, bo masakra, on był tak wpięty, te kable tak poplątane, że ja pikole. Udało się, poleciałem od razu do sklepu, no w galerii i kupiłem sobie taki wentylatorek i sobie go przymocowałem, wpiąłem i wszystko działa. W sumie bez wentylatora też by się dało, bo i tak mam ich w komputerze bardzo dużo. Ze dwa z przodu, w środku jeszcze mam dodatkowy wentylator na chłodzenie procesora. Karta graficzna ma trzy też wentylatorki, więc ogólnie wydaje mi się, że chyba nic by się nie zadziało, gdybym tego nie wymienił od razu. Ale wolałem to zrobić i wszystko działa. Więc jestem z siebie dumny. Tumberski mi przy tym pomógł, więc bardzo dziękuję, jeżeli będziesz to oglądał na YouTube albo jesteś tutaj teraz. Wczoraj nie mogłam być, ale dzisiaj siedzę murem. O, no to super, super. Dobra, lecimy, słuchajcie. Tu były jakieś tam bełty do tej kuszy. Widzę, że jak się zaczynają rozdziały, albo znajdujemy ogólnie te pokoje takie bezpieczne, safe roomy, to są od razu jakieś pamiętniki z życia bohatera. Więc zobaczymy. Powiedzcie mi, czy wszystko działa, wszystko słychać, wszystko widać dobrze, bo ja, słuchajcie, wiecie, odłączałem cały komputer, podłączyłem ponownie, mam nadzieję, że nic się tam nie poprzestawiało. Pamiętnik Sebastiana Castellanosa, marzec 2005. Zła wiadomość, zostałem przeniesiony i mam nowego partnera. Dobra wiadomość, Myra się zgodziła. Zła wiadomość nie jest zresztą do końca taka zła. Joseph jest świetnym śledczym i dobrze się dogadujemy. Crimson City i jego służby potrzebują takich ludzi jak on. To prawdziwy zaszczyt móc z nim pracować. No my w sumie z nim tylko na samym początku współpracowaliśmy, nie? I z tą taką laseczką. A potem nas rozdzieliło. Ciekaw jestem właśnie, kiedy ich spotkamy, nie? Czasem jednak czujemy się, jakbyśmy wylewali wodę z łodzi, w której kadłubie znajduje się ogromna wyrwa. Rozwiązujemy jedną sprawę, a pojawia się 10 kolejnych. Policja w Crimson oddziela obywateli od przestępców cienką niebieską linią. Czasem wydaje mi się, że tych drugich jest więcej niż tych pierwszych. Wszystko jest ok, widać, słuchaj. Cześć Krzysztof, nie wiem czy się witałem, może się powtarzam, ale ja dzisiaj jestem nieogarnięty, bo tyle się działo od rana. Jestem zabiegany, jeszcze obiad zrobiłem. Cześć Erinti, siemka. Dobra. Jezus. No polećmy do tej pani, naszej pielęgniarki, skoro ona nas tak usilnie wzywa do siebie. Czy my mamy jakieś w ogóle kluczyki, czy coś? Aha, ja mam pół życia. Świetnie. Nie, do tych celi to ja bym nie chciał wchodzić. Gdzie ty jesteś pielęgniareczką? Czy my jej w ogóle imię poznaliśmy? No dawno. Wczoraj byłem u ciebie. To jest jakaś gazeta w ogóle. Śledztwo wstrzymane. W sprawie seryjnego zabójcy. Mieszkańcy są ostrożnymi optymistami. W związku z brakiem nowych wątków policja podejrzewa, że seryjny zabójca ukrył się lub opuścił okolice. Dobra, zapiszmy to, chociaż nie wiem, czy jest sens. Ja wczoraj miałam lekką emocjonalną podłamkę, ale dziś jest dobrze. No to git, Alexa. Najważniejsze, że jest lepiej. Czemu on tego skopa nie potrafi otworzyć tak szybciej? Dobra, zobaczmy, czy my mamy jakieś kluczyki, aczkolwiek chyba nie.
No właśnie, zero. Ale zobaczcie tu. A, mam i tak full. No, bo zostawiliśmy ostatnio apteczkę tam. No dobra, no to w takim razie idziemy się tylko w sumie ulepszyć, o ile mi starczy żeliku naszego cudownego. Aczkolwiek wydaje mi się, że też dużo jakoś go bardzo nie mam. Dlaczego on tak wszystko to wolno otwiera? Nie no, 6000 coś chyba wymodzimy, słuchajcie. Ja bym, słuchajcie, teraz na jakąś broń poszedł. Może tą kuszę? Trzeba naszą dziunię znaleźć. To jest nasz cel główny. W sensie tą taką policjantkę? Dobra, słuchajcie, bo tutaj mnożnik obrażeń podwyższyliśmy w rewolwerze, więc... A, i pojemność magazynka, więc może teraz, nie wiem... Strzelbie damy większy mnożnik, a... Aha, tu jest czas ładowania. A... O Jezu, sorry. Odbija mi się po obiedzie. Dobra, weźmy to. Weźmy do shotguna. A tutaj nie mogę jakby podnieść obrażeń z tej kuszy. Mogę tylko jakby szybkość naciągania. Zasięg. Czas przeładowania. Dobra, weźmy to. I może tą amunicję jeszcze. Tylko co do strzelby. Czy do rewolweru więcej, czy bełty. Kurde, sam nie wiem. Dobra, weźmy to. Czy tu coś jeszcze mogę? Już na razie nic. Aha, bo tu coś mogę z tymi bełtami zadziałać. Dobra, a w ogóle wiecie co? Ja sobie przypomniałem, że my możemy tworzyć te bełty jakoś tutaj w tym ekwipunku. Tu się jakoś to robi. O, widzicie, wytwórz... bełt. Tylko który jest który? Ten jest... Bo ja mam 19 tych części takich dodatkowych. Ten jest wybuchowy, ten jest oślepiający, to jest harpun. Wytworzyć sobie? Wytworzmy z jeden. O, już mam pełne. No dobra, to wszystkiego wytworzymy, żeby mieć full. I lecimy. Pistolet bym bardziej ulepszyła. No to następnym razem weźmiemy się za pistolet. Ja chciałbym, tak wiecie, po trochu każdej broni może jednak. He is watching. We can't leave. Już był ten napis wcześniej. My jesteśmy... Zakamarki umysłu, rozdział 5. Jesteśmy znowu w jakimś psychiatryku. Aha, tego nie mogę otworzyć. Słyszę jakieś już odgłosy. O, tu skopa mogę. Jezu, zniknęło to ciało, które tu leżało. Czajcie to? Coś tam podniosłem, ale nie za bardzo to się... Ja pierdziele. Zaczyna się ostra jazda. No to po cichu to otwieraj. Kucaj. No ale gdzie on jest? Chyba, że to był taki, wiecie... Ja pierdzie, tam w ogóle kapie krew po bokach. No dobra, nie wiem, otwórz to. Tam ktoś jest. Jezus. Jezus Maria! Nie, to są jakieś schizy, to się nie dzieje w takim razie. Tu mnie nic na razie nie atakuje, spokojnie. Żeliki mamy... Nie no, musiałem tu przyjść i to wziąć. Takie klimaty w szpitalach są zawsze takie psychodeliczne. No, mieliśmy wcześniej jakąś taką wioskę. Teraz jest znowu szpital. Na samym początku też byliśmy w sumie w szpitalu przecież. Tu też jakaś psychodela mnie czeka. Jezus Maria. Masakra. Szpital, dobra miejscówka w horrorze. No, zawsze tak jest. Jeszcze kanały jak tu dodadzą, to będzie hit. Słyszę odgłosy. No weź ten wózek, no. Tu nic nie ma. Aha, tam dalej nie pójdę. Czemu ja mam oko? Niewidzialny jest gdzieś! Ja pierdzielę! No ciekaw jestem, jak ja mam w niego trafić.
Ja nie wiem. Ja nie wiem, słuchajcie, jak ja mam z tym walczyć. Może jakąś broń tu trzeba na niego. Oślepiającą. Jezus Maria. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ja pikole. To oślepiająca ich jakby pojawiają się oni wtedy. To oślepiająca jest zajebista w takim razie. To musimy z tego częściej korzystać. I jak zobaczcie, na hita go wykończyłem, nie? Ale no powiem wam, że te niewidzialne to jest jakieś przegięcie. Bo ich naprawdę w ogóle nie widać. Aha, bo mi został jeden tylko. No dobra. Niewidzialne zombiaki to hit. No masakra. Czy tu też jest ktoś niewidzialny? Jezu, co to za śmiechy jakieś? No, fajne rzeczy się tu działy jakieś. Nie, nie chcę wiedzieć. Nie, nie, idę stąd. Dobra, nie ma tu nikogo chyba. Nie ma tego oczka, więc jak nie ma tego oczka, to znaczy, że nikt mnie tu nie widzi, nikt mnie nie prześladuje, że tak to ujmę. Jak tam gierka? No, mi się mega spodobała, wciągnęło mnie. Słuchajcie, wciągnęło mnie. O, żelik tu mamy. Nie wiem w ogóle, czy gdzieś niewidzialne jeszcze jakieś zombiaki w jakiejś grze były. Nie wydaje mi się. Chyba, że w Rezydentach jakiś tam, ale nie kojarzę. No, powiem wam, że naprawdę nawet nie było wiadomo, z której strony on idzie, poza tym, że przesuwał te nosze i te łóżka, że tak powiem, nie? Bez tego to w ogóle bym nie wiedział, gdzie on jest. Ale mam już na niego patent, tym niewidzialnym, chyba, że znacie jeszcze inny. W takim razie to jest taka bardziej taktyczna też rozgrywka, żeby tutaj, no bo wiecie, granatem to bez sensu. Jedyna rzecz to, no wybuchowym też nie, no tylko ten oślepiający na nich może zadziałać. Dobra, byłem już tam, tak? Idziemy dalej. Jakieś zdjęcie jakiegoś pana. Może i będą kanały. Masz przeciwnika obok, jak masz oko. Mówiłam ci ostatnio. Wiem, wiem, wiem. Może jak jest mokra posadzka, to patrz po śladach, jeśli to tu tak działa. No tak, w sumie tu było. Mokro. W sumie masz rację. Tak też można patrzeć, ale ja się boję. Wiesz co, chyba wolę jednak tym bełtem, bo przynajmniej wtedy go na hitę zabijam, a tak to... Nawet jak będę patrzył po śladach, to mogę w niego tak czy siak nie trafiać, nie? I będę tracił amunicję. No, tu też jest, słuchajcie, zobaczcie. Po tych śladach mógłbym go wyczaić, jakby tu ktoś był. Ale nie ma oczka na razie. Jest jaka muzyka. Muzyka jest creepy. Albo po cieniu też mógłbym patrzeć, nie wiem. Dałam ci wykład, czekaj, bo ja muszę przeczytać. Co do kurzy, to na pewno szybkość naciągania byłaby przydatna, bo szybsze strzelanie będzie przydatne w przypadku ucieczek. Shotgun to dobrze by było lepszyć przede wszystkim magazynek i potencjalnie odrzut. Rewolwer, samoobrażenia. Okej, będę się słuchał, ale będziesz musiała mi przypominać, bo ja nie zapamiętam. On tak wolno otwiera te drzwi, że to tyle zabiera czasu. Wiesz co, mógłbym szybciej, ale wtedy hałas robię, nie? No, ale ta taktyka z tym bełtem jest spoko. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Dobrze, super, ale ta muzyka mnie przeraża. Naprawdę jest creepy. Co tu jest? Butelka. Nie chcę tej butelki. Tu coś jest. Mogę to rozwalić? Ale wycelił mi w tą szafkę. Mogę, ale i tak nic tu nie podniosę. Dobra. Nie no, muza jest tragiczna. Mam ciary. Czy ja tak zeskoczenie stracę żyćka? Jezus. Czy on... Kluczyk tam jest? Patrzcie. Szczur niósł na tym. Na dupie... No. Statuetkę. Tą, co wtedy znaleźliśmy kluczyk, nie? Hit. O, tu coś jest. Nie no, ale klimat jest naprawdę gęsty. Nie mogę już więcej zapałek. Boże, ja mogę tylko 5 zapałek nosić. No, to jest w ogóle dramat. Ale creepy lalka. No, nie, nie, w nią to akurat nie będę strzelać. Mi
Mieliśmy jeden save wczoraj, był na live. No, był. W sensie otwieraliśmy kluczykiem. Dobra, tu na razie jest punkt kontrolny. Dobra, na razie jest w miarę spoko. Okej. Aha, nie mam karty. Zajebiście. Nie mam karty, więc no, dramat, nie? Ja od razu sobie wezmę... Fajna walka, weź się ze sobą. Rozwalił normalnie. A, że F-ką, w sensie, że z... Wiem o co ci chodzi. A nie wiem, czy się da. Nie, nie da się takiej rozwalić. Mam w nią strzelić? Coś tam jest w... jakby, nie wiem, schowane? Ja jestem zdenerwowana, takie gry, udar i pół zawału murowany, jakbym w to grała sama. No, ja kiedyś też nie grałem, tylko oglądałem i się odważyłem, jak widać. Sorry, musiałam. Ej, wiesz co, mnie wkręca, no. A ja wszystko łykam jak młody pelikan. Dobra, ja biorę, słuchajcie, znowu ten oślepiający. No już coś idzie. To miał być oślepiający, kuźwa! Podpal go. Już nie muszę chyba nawet. Jezus Maria, jakie mam fejle. Nie, no to nie był podpalający. Jak się zmienia tą amunicję? To był chyba... Tak, ten jest. O Jezus, daj ta spokój. Mówiłem, że fejle tu będą cały czas. Idę po tą zapałkę, bo jedną zużyłem. A tu był, wiecie, w tej szafce zapas. Zniknęły? No chyba ze jaja robicie. Przecież cztery jeszcze były. Dobra. Weź sobie ten zastrzyk. Czasem muszę. I całe HP poszło się kochać. Nie no, miałem pół HP, więc... Wiesz, nie miałem full. Fajnie wygląda ten kurz w powietrzu. Nie no, masakra z tym. Czy jak ja zmieniam broń, to ja muszę... O, teraz mi się w ogóle na inny też rodzaj amunicji. Nie no, drama. Jasną kuszą w takim razie cały czas będę łaził. Nie ma oczka na razie. Czyli gdzieś tej karty tu szukamy, tak? Tu nic nie ma. Jezu, to się przesunęło, ale to ja przesunąłem, nie? Słyszę tą muzę. Słyszę tą muzę. I bardzo mi się ona nie podoba. Tam są drzwi. Ale zanim, to może najpierw tu, no właśnie. Mamy amunicję do shotguna. Dobra, muszę tam wleźć. A tam już jest oczko. Już mnie widzi chyba nawet przez te drzwi, prawda? No. No ale zabij go. Widzicie? To jest klasa. Tak trzeba to robić. Podpal. Dobra. Zobaczcie, już 6000 znowu mamy tego. Żeliku. Czekajcie, teraz ja bym chciał stworzyć sobie te bełty na nowo, bo ja już ich nie mam. Tutaj, tak? Dobra, może na razie jeden. Dobra. A nie, miałem chyba jeszcze jeden w zapasie. Nie wiem, ja nie ogarniam tego. Dobra, otwieraj to szybciej, koleś. Jeszcze tu będzie kolejna laleczka creepy. Czy tu jeszcze będzie ktoś? Pewnie się włączy ten telewizor? Nie, nie włączył się. Stamtąd przyszedłem, nie? Ja pikole. Tu są jakieś szafki. Dobra, mamy ten.
szpitalną kartę klucz, ale chodziło mi bardziej o to, że zdobyliśmy apteczkę, nie? Mamy apteczkę, mamy żelik. Czy ten pan wstanie? Tam jeszcze był żelik. I Amemo. Wiecie co, ja proponuję teraz chyba dzidę zrobić. Pobiec do tej windy tam i użyć tej karty. Tak proponuję. Byłaby akcja, jakby laleczki ożyły. Jezus, nawet mi nie mów. Mam nadzieję, że nie będzie takiej akcji. No i chyba z tymi ślepiającymi to najlepszy patent. Dokładnie, też mi się tak wydaje. Tylko ja muszę uważać na tą amunicję, żeby nie wykorzystać tej złej. Bo ja pewnie kilka razy takiego fejla popełnię. W ogóle mój wujek znalazł pod sklepem Oszą dwie płyty, to je ze sobą zabrał i dał mi. Dwie płyty? Ale jest, jakby nie wiem. Jakie płyty? Po prostu takie czyste, tak? Nie wiem, ja bym tak uważał z takimi rzeczami. Dobra, lecimy na pochybel. Lecę na pochybel. Bo tu będzie akcja. No właśnie. Już mnie coś atakuje chyba, tak? Dawaj szybciej. Oj, nie mam tego oczka już. Uff. Czyli to już za mną nie przejdzie. Dobra, to zaoszczędziliśmy kolejną amunicję. Git, tu są żeliki, widzę to. Jezus, Joanna, siemka. Jest już stres od samego początku. Lecisz. Coś czuję sporo śmierci drogą w tej grze. No, ostatnio było parę chyba, nie? Znaczy nie było aż tak źle, ale dużo, może nie śmierci, faili dużo miałem na pewno. Że co chwila coś mi wybuchało, albo nie zauważyłem pułapki, albo coś. Więc pod tym względem tak. O Boże, Rubik. Czy ja mam przed nim uciekać? Nie. On se gdzieś polazł. Szafeczka. Otwieraj to. Boże, te dźwięki robią taką robotę w tej grze, że ja nie mam pytań. Nie filmy w pudełkach nieotwartych, film Ambulans i Eternals. Na Eternals byłem w kinie z Angeliną. Aczkolwiek tak średnio mi się w sumie podobało. Ja pierdzielę, jeszcze do jakiejś piwnicy schodzi mnie, no hit. U mnie ludzie przed blog wystawiają płyty z filmami, jak ich nie chcą. Okej. Właśnie pytanie mam, bo wyszłam wczoraj wcześniej. Czy Torgus zginął w wczorajszej grze? Nie pamiętam, czekajcie, wyłączę sobie Steama. Żeby mi te powiadomienia nie przychodziły. Wydaje mi się, czy ja zginąłem? Tak, żeby wczytać grę? Nie pamiętam. Na pewno miałem sporo faili, ale tak, żeby umrzeć, to chyba niekoniecznie. Byłeś z Angeliną w kinie, fiu. A co? Ma się te znajomości. Jezu, co tu się wydarzyło z tą kamerą? Czy ktoś mi powie, o co kaman z tą kamerą? Czy to tak ma być? Bo ja tu nic nie widzę. Też nie kojarzę zgona. Chyba nie zginąłeś. Czyli nadal jesteśmy na trzech zgonach, bo ja to liczę. Okulary zgubił, w izolacji jesteś. Jezus Maria, jakieś drzwi się tu pojawiły, ale dziwne to jest. O, tu już jest okej. Jezu, jeszcze jakaś creepy muzyka. Co tam, coś tam było, ale tak patrzę. To jakieś ciało w ogóle. Co ja mam tu kliknąć? To czy to? Ja pierdzielę. Bo jak źle kliknę, to mnie zabije, tak? To jest jakaś podpowiedź? Czy to nie ma znaczenia, co ja kliknę?
To chyba był mózg, ale nie jestem pewny. To jest specjalnie, nie reguluj odbiornika. A to ten moment. Boże, co za moment znów. Weźcie mnie, nie stresujcie. Co ja mam tu kliknąć? Mam na te rurki popatrzeć? Obie prowadzą do tego stołu jakby. Wypróbuj jak chcesz. Dobra, to kliknijmy ten uroczy kwiatek po lewej. Jezu, ale nie C, tylko Enter. A nie, spacer. Boże. Aha, bo tu też są kolce. Czy mnie mogłoby też nadziać? Jakbym źle kliknął. Masz na ścianie słonecznik. A tu! Boże! Czyli to jednak była zagadka. No to ja na chybił trafiłem, słuchajcie. Hit. To jakaś krewia poszła. Ja pierdzie, znowu nic nie widać. Tu coś jest znów. Żeś akurat trafił. No jak, ale to bym zginął tak na amen, czy by mi życie zeszło? Aha, i się drzwi pojawiają. Dobra. I tu też tak będzie. Tu jest trybik. O! Mamy skrzynki. Boże, już 8000 prawie tego. O, jakaś notatka. Nie odpowiem ci na to. Notatka z podziemnego środka. On kłamie, okłamuje własnego syna. Krew ze swojej krwi. To nie do pomyślenia. Odeszła w lepsze miejsce? Co za hipokryzja. Świętoszkowaty głupiec. Ja znam prawdę. Znam go lepiej niż on sam. Znów próbuje mnie ukarać. Zawsze odrzucał bliskość. Myśli, że użyje jej przeciwko mnie. Ma mnie za głupca? Laura nie jest martwa. Boże, w ogóle nie wiem o co kaman. Dobra, mamy mózg na ścianie i trybik. O, tu jest jeszcze skrzynka. Ale w tej skrzynce nic nie było. O Boże. Czy trybik z czteroma takimi pokrętłami, czy z trzema? Z trzema. Czyli ten znowu po lewej. Klikamy. Ten. Jezu, jaka ta muzyka jest creepy. Nie, to jest bardziej gra akcji, więc wiecie, na pewno te zagadki są easy. A i tu się utworzy przejście, jak pewnie tu będą trzecie drzwi, prawda? Dokładnie. Tylko tam jest jakiś taka poświata, jakby tam ktoś niewidzialny chodził? No, tylko jakbym chciał coś widzieć. Ale nie ma oczka. Assimilation of subject's consciousness. Initial symptoms. Sharp pain and bruising. Niezła akcja. No psychodela totalna, tak jak mówiliście w psychiatryku, nie? Over time, degradation of the ego generates strong suicidal tendencies. They lose who they are and become clay, completely reshapable in my image. But not me. Something keeps me from staying completely within. Okej. Okay. Żelik. I co my tu mamy? Tu mamy taką roślinkę. No dobra. O, telefon. Pewnie zacznie dzwonić zaraz, nie? Dobra, czekajcie. Roślinka to będzie taka z takim ogonkiem. No to na bank to. No to easy było. Ponad 8000 Durexu. to jeszcze pikuś. Ogólnie główny bohater jak ja trochę mi przypomina Alone in the Dark. Ja nie grałem niestety. Ani w te nowsze części, ani w te starsze. Chociaż grałem chyba w czwórkę. Tam gdzie było... gdzie wybór był pomiędzy postaciami, że można było babeczką grać albo facetem. To kawałek dosłownie. Ale byłem wtedy małym brzdącem i bałem się tej gry. Czy mogę teraz... Jezus Maria. To neuron. Widzicie, ja przy was się tyle rzeczy dowiem ciekawych. Relaks dla mózgu. Ja mówiłem na to roślinka, nie? Dobra, przeszliśmy dalej. Tylko tu szedł ten Rubik, nie? Jak coś. Nie chcę nic mówić.
O, jakiś duży słoik. Już mamy 9K Durexu. Tam ktoś jest. W wannie chyba leży. Lol. Ej, to jest ten nasz kumpel. Mówiliśmy o nim dzisiaj przecież. Kiedy się spotkamy z naszymi, koleżkami i koleżankami. Jezus Maria. Thank God you're okay. I don't know what I am, but it's definitely not okay. You brought me here? Wydarzy się coś zaraz. On zmutuje. Obstawiam, że będziemy z nim walczyć potem, jak on się przemieni w bossa, wiecie, nie? Żelik tam jest, widzę na cutscence. To jest jak mi zdrętwiała ręka, ja pikola. Przytrzymaj, ulecz. Nie zużywa przedmiotów leczniczych, to dobrze. A, to tak ja go mogę leczyć. Ciekaw jestem, co ja mu robię. Usta chyba. On się przemienia chyba. No dokładnie to samo pomyślałem. Jezu, słuchajcie, nie mogę grać. Tak mi ręka drętwieje lewa, że ja pikolę. O, pan kolega dołączył. Nie wiem, co mi się dzieje. Uff. Dobra, już tam nie kaszl, chodź. Bo mnie pozaraza. Pozarażasz. Hałas. No dobra, super, wiem, że hałas. Podpal. A, bo to jest jakby benzyna, tak? Czy coś? Tu coś jest? O, szafeczki. Obstawiam, że z jednej jakiś zombiak mi wyskoczy, wiecie? Tak myślę. W Rezydencie tak było. A! Jezus, wiedziałem! Podpal go od razu. Jezu, wiedziałem, a i tak się wydarłem, nie? Hit. Masz bujną wyobraźnię, Torgus. No, ja zawsze byłem kreatywny. Ręka ci się zestresowała. Nie, ale ja tak czasami mam, jakoś jak tu siedzę, czasami pod takim jakimś dziwnym kątem, czy jakiś przyciskam sobie tą rękę do blatu, to jakoś tak mi drętwieje, nie wiem, starość, nie radość. A tu w tej szufladzie? Nie, nic tu nie ma. Fajnie można by było wykorzystać w sumie ten... tą benzynę tutaj. Tam są niewidzialni, tak? No, już mnie widzą. A nie, to są pacjenci. Dobra, chodź tu. Chodź tu! Gdzie on tam poleciał? No, ale w siebie nie ten. No i one w to wejdą? Ja pierdzielę, jaki sztos. O nie, ale te nie zdążyły się zjarać. No podpal! No powiedzcie, że to było profesjonalne. To było zajebiste, moim zdaniem. Można było to jeszcze lepiej trochę zrobić, żeby wszystkie się zjarały za jednym zamachem, ale już, słuchajcie, nie oczekujmy cudów, nie? Ode mnie. Jezu, myślałem, że to zombiak. Zombie w szafie dobry był. Czemu wcześniej ten doktorek nie mógł z nami walczyć? Jakiegoś kija by wziął i by... Był z niego dobry żołnierz. On mógłby iść tak, wiecie, na przynętę, nie? Ja bym sobie tutaj ich pozałatwiał na spokojnie. Rysowanie wieszczego w zeszycie to nie kreatywność. Pan kolega zawiera znajomości. Co pominąłem jedną? Szafkę? Nie no, chyba wszystkie otworzyłem. Nie no, nie mogłem... A, dobra, amunicja tu była. Tak, bo wcześniej nie mogłem tego podnieść, bo miałem full amunicji, nie? Do shotguna. Jakby jest limit też tej amunicji, którą ja mogę przenosić. Musiałbym sobie to ulepszać tam u tej pielęgniarki. No i zobaczcie, załatwiliśmy ich. I to byli zwykli, nie byli ci niewidzialni, nie? Ja sobie wracam do tego.
Żeby mieć to pod ręką mimo wszystko. Raz mi tak zdrętwiała, jak się obudziłam i chciałam oprzeć rękę o szafkę i nagle jej nie czuję i spadła... I spada o klamkę. Boże. No otworzyłem wszystkie! O co wam chodzi? Gdzie nie otworzyłem? Której nie otworzyłem? Wszystkie są a tej! Ja pierdzielę. Ale tam i tak nic nie było. Hihi. Ja po prostu wiedziałem, że tam nic nie ma i robiłem was w konia. Czasami ja też muszę z was pożartować. O Boziu. Ale dobrze, dobrze, że jesteście czujni. Dobra, tam na razie spokój. Dobra. Jezu, jak tam jest ciemno. Może zacznijmy tutaj od tych drzwi. Serio, nawet ja potruchtam dłużej. On i tak jest, słuchajcie, ulepszony, nie? Ale czemu ja nie mogłem go podpalić? Aha, bo ja już nie mam tego. Nie mam, słuchajcie, już zapałek, nie? Żelik. O, jest strzykawka. Słuchajcie, wiem co zrobimy. Tak jak tu jest strzykawka, to zużyjemy sobie tą, bo i tak nie mogę więcej nosić, nie? A nie będziemy tego marnować, nie? Użyję sobie tego i wezmę sobie tą po prostu, nie? I znowu będziemy mieli full. Kurde. No nie, to już tego załatwimy z rewolweru. Jezus, jaki on jest szybki! Dziękuję, że mi pomogłeś. No to już, spokojnie. Aha, bo on jeszcze żyje. No nie mogłeś tak od razu, to ja bym nie marnował w ogóle amunicji. Dobra, troszkę mnie zranił, ale nie wyleciało z niego nic. Dobra, idziemy stąd. Sebastian nie ma kondycji. Serio? A, dobra, to już czytałem. Warto sprawdzić. No, wiadomo. Czy tu coś jest? Nie. Czyli muszę zejść na dół. Jezu, jak to jest ciemno. Tam jest jakaś bomba chyba. Które ja nie umiem rozbrajać. Niestety ja tam... A nie, to nie jest bomba. Znaczy, to jest jakaś bomba, ale to nie jest ta, która do tej pory była. To są jakieś drzwi w ogóle zamknięte na jakieś... Trzy, nie wiem, czytniki? Czy mamy sapera? No, dobra. No ja go będę musiał teraz osłaniać, tak? 100%. To jest cisza przed burzą. Na razie się nic nie dzieje, o dziwo. Otworzył? Okej. No dobra, niech tak będzie. Rubik. O, przemienia się. Mówiłem, będziemy zaraz z nim walczyć. Będzie bosik. Jezu, jakie obrzydliwe. Jak krzyżę wrzucam, to na YouTube tak czy siak, więc te live'y nie znikną, nie? Jak ktoś chce, to na YouTube może znaleźć zawsze. Nagrywam i wrzucam na YouTube każdy live. After Connelly, I thought, I don't know what came over me. I haven't been feeling well, but look, let's just get out of here. Czy on jeszcze tak nie zmutował na 100%? Okej. Okay. Czy tu
Tu coś jest. Są jakieś kolejne wanny. Okej, tu chyba nic nie ma. Mamy drabinkę, idziemy. Jezu, jaka długa ta drabinka, jak w TR-ze. O, będzie zapis. I pielęgniarka. Czekajcie, najpierw sobie podniosę. O, zapałki, bo już nie mieliśmy żadnych. W ogóle limit zapałek też sobie musimy powiększyć. To jest do shotguna, jeden pocisk mi został. Czekajcie, jakbym przeładował tego shotguna. Nie. No to dupa. O, tu mam wybuchowy do wzięcia. Tak, ale ja idę moją pielęgniarkę odwiedzić najpierw. Może tego shotguna być mu lepszy i żebym mógł więcej tej amunicji nosić, nie wiem. I knew it. Feeling better now? Witam. Dobra, zapiszmy to. Zdecydowanie. Natomiast ja pamiętam, że też mamy kluczyk, nie? Więc proponuję jeszcze potem tam do tych szafek wejść. O Jezu, jak on tu wolno te drzwi otwiera. Dobra, mamy otwarte dwie w sumie. To znowu ta strzykawka została, no nieważne. Lecimy tak jakby pionami, czyli teraz tą na dole. O, i żelik. Przyda się, bo pójdziemy zaraz na zakupy. I 5000! Ja pikole. Dobra, idziemy się ulepszać w takim razie. Twoją pielęgniarkę, jak to brzmi. No przecież specjalnie do niej, dla niej tyle żeliku przynoszę. Niech się cieszy. Dobra, zobaczcie ile mamy tego. 15 tysięcy. Ja pitole. Dobra, ja bym jednak poszedł teraz strzelbę lekko. W sensie tutaj, w pojemność magazynka. 2000 jest spoko. Krytyczne. A weźmy sobie te krytyczne też. Teraz tak, czy jak ja bym na przykład... Aha, wskaźnik zdrowia 10 tysięcy, to może niekoniecznie jeszcze. Ale maksymalny czas sprintu chętnie. Odzyskiwanie zdrowia. To też jest niezłe. Ulepszy, by szybciej drzwi otwierał po cichu. Gdyby się tak dało... Pielęgniarka musi nas lubić, bo tyle jej tego Drexa przynosimy. No dokładnie. Dobra, weźmy może tą strzykawkę. Chociaż... Dobra, ja jestem bardziej za tym. I teraz może jeszcze jakąś broń. Na przykład krytyczne tu w broni. Amunicję tu jakby ulepszyliśmy. Bełty do agonii. No dajmy, żebyśmy mogli więcej mieć. I amunicję do strzelby też. Dobra. I na razie bym tak zostawił. Znaczy i tak nic więcej nie możemy kupić, bo 700 nam zostało, nie? Ale teraz żeśmy nieźle ulepszyli naszego Sebastianka. Wracamy. Ma się cieszyć na taką ilość lubrykantu. Prędzej jest przerażona, bo myślę, że coś na nią planujesz. Ale przynajmniej ją nie będzie boleć. Będzie taki poślizg. Boże, facepalm. No i teraz sobie wezmę tą amunicję. Widzicie, jak ja to przemyślałem? Bardzo inteligentnie. Dobra, idziemy. Punkt kontrolny. Coś tu... To jakaś akcja tu będzie. Jest nasza dziunia! Kidman! Get me out of this thing! Wait a minute. It's another trap. Look. Jezus. Jeszcze jakiś grubas. Dziunia. O, pani koleżanka. Aha. O Boże, jaka to będzie jadka, słuchajcie. Ja już to widzę. Już widzę te moje zgony. Joseph,
Tu nawet nie ma co, słuchajcie, się skradać, nie? Trzeba ich po prostu wykończyć. Kurde, nie mogę tak. Pięknie. O, ammo, ammo, podnieś to. Tamten się zaciął w ogóle. Sikiera! Ej, bo oni go zabijają. Jezu, jakiego ja mam zeza. Pięknie. Może z shotguna teraz proponuję. Tak się ładnie tu napatoczyli. Jezus! Przesuń się. Ja muszę kontrolować tamtego HP też. Yeah, pierdzie, on rzuca jeszcze tym gównem. Nie no, może wybuchowy jakiś bełt. Ale żem to trafił. Nie no, idzie mi tragicznie. Już biegnę do ciebie, ale nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja pierdzielę. No nie! Uciekaj! Nie no, dramat. Przepraszam, że ja was nie słucham teraz, ale no, dzieje się tu ostro. Podpal go. No podnoś tą amunicję, Jezus! To mogłem podnieść siekierę chyba. Nie, pierdziele. Nie, to nie była siekiera. Nie, no jest siekiera! Zginął, tak? Zajebiście. Ja tego nie przejdę. To jest popieprzone. Ja mówię wam, że jak jeszcze ja bym sam tu był, to spoko, a jak jeszcze mam na niego patrzeć... O Boż! Daj ta spokój. To czas wbić na imprezę. Tato już się kąpie w tym lubrykancie. O Jezu, jakie dobre to było. O, Kalisze, to ci się udało. Ta się kąpie w tym lubrykancie. To może ja jej nie będę ratować, słuchajcie, w ogóle tam nie idźmy. Używaj strzelby wybuchowej, jak są w grupach. Wiem, próbuję, ale nie idzie mi to. Ja jestem słaby w tę grę. Mały tip, jak oni się skupią na... No wiem. Da się to pominąć? Ej, nie mogę tego pominąć. O, teraz. Kidman! Joseph! Dobra, no to na razie... Na razie zwykły pistolet chyba, nie? Ja mam jeszcze zeza na dodatek. Tam była ta sikiera, nie mogłem jej podnieść. No dobra, jak on strzela to... No zobaczcie, jakiego ja mam zeza. No nie, nie mogę tak grać. Co on robi? CO ON ROBI?! Come on, no zajebiście. Czy ty widzisz, co tu się dzieje, koleżanko? Żeby mi od tylca jakiś nie podszedł. Nie rób teraz tego! Jezus! Wypieprzaj. Zmień to na wybuchowy. No teraz to mi się udało, jeszcze raz. Okej, okay, dobra, to było zajebiste. Dobra, ale jemu się życie kończy powoli, chodź tu. Ulecz go do fulla, cudownie. Jezus Maria! Who?
Nie mogę patrzeć, słuchajcie, na czat na razie. Dać mi tą siekierę. Gdzie jest ta siekiera? Dobra. Po co on to zabiera? No dostanę szału. Ulecz go. Gdzie mają dynamit? Gdzie mają dynamit, kuźwa? Aha. Dobra, podpal tego, żeby to już nie wstało gówno. Co fuck? Dobra, mam pomysł, żeby wziąć, słuchajcie, tą strzykawkę. Ona się w tym myje, żeby dobrze się ślizgała, boże. To jest ta szyba jest pancerna, strzeliłby w te szkło i by wypłynęło to coś. Nie wiem, natomiast ja się uleczam teraz. Co, wszystko? Można ją... Jezus. Nie, no dramat. O, poszedł stąd, pizdu. Gdzie strzelają? Weź tego shotguna teraz. O, siekierka. No jeszcze. O Boże. No nie, no na tego to z siekierą nie. Dobra, podnieś teraz to. Zobaczcie, ile tu jest ten. Ona zaraz się tam utopi. Zajebiście. Dawaj go teraz na hita. Dobra. Tego też tak mogę? Nie, nie mogę tego tak. To by było zbyt proste, nie? Nie mogę mu tak zrobić. Czy on zginął? Ja pierdzielę, jakie to było zajebiste. Dobra, zmień na zwykłą broń, do której ja już nie mam w ogóle amunicji. Nie no, ja już w ogóle nie mam do niczego amunicji. Jezus. Koniec? Gdzie jeszcze jest jakiś? Nie no, ten jeszcze żyje. Spieprzaj, dziadu. No ileż można, podpal go. Jezus. Czy ja mogę ją uwolnić? Ja już nie mam amunicji. Nie mam amunicji do niczego. Tam jest jeszcze amunicja. Nie! Co za fiut. No to super, może byś ją... Tylko... Ja bym się też uleczył może, co najpierw. Jezu, słuchajcie, chyba się udało, ale nie było punktu kontrolnego. No. Nie. Gdzie? Aha. Czy ja mam tam iść? Okej. Okay. To jest na czas. Przeładuj to. Tu coś leżało? Nie. No serio! Wiem, że tam to wybuchnie. Pierdziele, co tu się dzieje?
Biegnij, nie ma czasu do stracenia. Słuchajcie, ja nie mogę czytać czatu, naprawdę. Tutaj... Jest tu jakiś panel. No i co? No i co? Ile? 22. Dolne 5. Szybko. Boż, udało się. A daj ta spokój, ale akcja. Ta skrzynia się nie wypełnia do końca tym płynem. Ale wystarczyłoby to strzelić faktycznie. W ogóle zobaczcie, ile tam jest rzeczy. Czy? Ja pierdziel. Ale wcześniej to nie było na czas, jak zabijałem tyle tych gości. Dobra, czy ja stąd mogę wyskoczyć tak se po prostu? Ja się boję, że ja zginę, że to jest za wysoko. Czy lepiej tędy wrócić? Słuchajcie, ja nie wiem sam. Dobra, wróćmy tędy, może ja tam coś pominąłem. Taka cisza nagle tu się zrobiła. O, tu coś... Statuetka tu jest! Aha, to się tak dało? Ja to tak niechcący kliknąłem, nie? Spoko. Będziemy mieli kluczyk. Gites. Gites, mamy kluczyk. No, powiem wam, naprawdę grubo. Było grubo. Ale fajnie, fajnie i za drugim razem się dało. Czyli widzicie, zginąłem. Tu są skrzynki, trzeba o tym pamiętać. Tu coś jest. Ja muszę, słuchajcie, pozbierać, poeksplorować, bo ja teraz nie mam praktycznie nic. A tu coś jest? W tym kiblu? Nic. Ale wcześniej tu było przecież zombiaki, jak ja tu biegłem, nie? Łapę wyciągały. Dobra, tam nic nie ma. W tej celi też chyba nic. Tak mi się wydaje, że tam nic nie ma. Dobra, już nie będę tam właził. Czemu to się nie rozpieprzyło? Ja tego nie czaję. W to chciałem strzelić i to w ogóle się nie podpaliło. Bez sensu. 4 zgony. Ta cała skrzynia to poczekała, aż wszystkie zombie zabiłeś, żeby potem dopiero się do końca wypełniać płynem. No dokładnie, Foksiak. Wcześniej to nie było na czas. Ja bym tego nie zaliczył jako zgonę, tylko bardziej fail. No w sumie tak, no bo to zginął on, ten Joseph, a nie ja. Ja mam cały czas jego w ogóle HP. Widoczna. Dobra, czy ja mogę zebrać tutaj sobie... O, dokładnie, tu są jakieś rzeczory, zobacz. Dobrze, spokojnie. Tam w ogóle były przecież skrzynki, czekajta. O, tu są. Żelik, nie no, bierzemy to wszystko. Gdzieś były jeszcze te skrzynie. Tu nie, tu. Nie, muszę się uzbroić, bo tam może być dalej grubo. Jesteśmy cały czas w tym 5 rozdziale. Ja nic nie chcę mówić. O, zobaczcie, ile tu amunicji było. Jeszcze nawet mi nie styknie. Dobra. Elektryczny bełt. Głowica do agonii, która unieruchomi wrogów, rażąc ich prądem. Jezu, kolejny rodzaj tej amunicji. Tego za dużo jest, słuchajcie. Ja się gubię powoli w tym wszystkim. Za dużo to jest możliwości. No więcej już amunicji nie wezmę do... Co to było? To jest do pistoletu. No właśnie. Do pistoletu to niekoniecznie. Siekiery to ja też nie chcę. O, tu jest na przykład do shotguna. To bardzo chętnie. I jeszcze tu bym chciał zobaczyć. Patrzcie. Ja bym to wszystko pominął, nie? Tyle żeliku. A potem jakby się dziunia w tym mogła kąpać, nie? Jak na taki etap, to super wynik. No, ja też jestem zadowolony w sumie, że tylko raz to powtarzałem. Kolejna strzykawka. Nie, to nie jest strzykawka. Jezus, jak chciałem tam pod niej znaleźć, on mi zeskoczył na dół. Punkt kontrolny, zajebiście. Dobra, ale chyba większość już tam wszystko poszperałem, nie? Ale szmaciura. Nie chciałem jeszcze zeskakiwać. No po prostu, fail za failem tu jest, nie? Joseph, 1 zgon, Sebastian, 3 zgony. To ty w Horizonie broni byś nie ogarnął, jak 3 rodzaje. Okej. Okej, zaczyna się, nie? Ja pierdzielę.
No musiałem. Wiem, shotgun jest... Nie powinniśmy tak shotguna marnować, ale... Co mam podnieść zaś znów? Pochodnia tu jest, tak? Dobra, ale zobaczcie, odzyskaliśmy te dwa pociski. Użyj tej strzykawki, bo po prostu moje życie to jest jeden wielki dramat. Sobie mogłem wziąć tą pochodnię już. Ciul. Nie wiem, gdzie mam iść. Tu się coś świeci, może tu najpierw. Jest tu coś w tych skrzynkach? Nic. A jak my stoimy z bronią tutaj? Jeden, jeden, jeden. Aha. Nie mam tej oślepiającej. Może byśmy sobie zrobili? To nie. Wybuchowy. Możemy zrobić jeden. Elektryczny niekoniecznie. O, ten mnie interesuje. O, dobra. Okej, okay. Joseph, gdzieś z tą. A tamta? On jest zakochany w tym Josephie. W ogóle o Kidman nic nie mówi. O jest, do jakiejś krwi tu wpadliśmy. Nie wiem, czy ja dobrze idę. Nic tu nie widzę. Strzelba najlepsza broń. No, jest sztosem w tej grze. O, tu mamy coś. O, teraz o Kidman dopiero, jako drugą ją wspomniał. Jezu, znowu do amunicja do tego pistoletu, której nie wezmę. Punkt kontrolny. Będzie się działo, słuchajcie. Boże, ile tu ciał. No już mamy znowu tego żeliku trochę. Na jakieś ulepszonko tam starczy. Tylko kiedy lustro będzie, nie wiadomo, nie? Czy ja mam tu zeskoczyć? Chyba nie mam innego wyboru, nie? Kuźwa. Dobra, niech on podejdzie tu do mnie bliżej. Nie no. One tak dziwnie przyspieszają, jak są blisko mnie, nie? Ja po prostu nie mam pytań. Czasami na jednego hita się je zabija, a czasami trzeba się z nimi mordować tyle czasu, nie? Sebastian! O, siemka. Zez. Aha, tam jest ten. Grubas. Zmień tą broń na wybuchową. No i podpal go teraz. Podpal go, Boże! Koleś. Bosiu. Ale to są nerwy. Ale to są nerwy. Strzykawka tam była, wiem. Zaraz wezmę. Ja bym chciał jego też uleczyć w sumie. Chodź tu. Okej. Okay. A gdzie ta Kidman? A, tu jest z boku. Dobra, już tego nie podpalam. Ciul. Dawno tego pajęczaka nie było. Jezu, weź mi nawet nie przypinaj. Czy to jest sugestia, że on zaraz tu będzie? Grubasy są mocne, no. Bo Joseph to jego partner od iluś tam lat, a o niej nie wspominał za dużo. A, czy ona od niedawna pewnie jest jego taką dupcią. Ciekawe, czy Kidman dołączy do naszej ekipy tej walczącej. Pewnie nas znowu z nią rozdzieli, nie? No właśnie. Że tylko ona sobie tam przejdzie, my zostaniemy. A, bo ona nam otworzy drzwi z drugiej strony, dobra. O ile tak zrobi, nie? Nie, nie otworzy nam... A, otworzy nam, dobrze. Dobrze. Szpilki dobre na horror. Dobra, na razie jesteśmy razem. Jest raźniej na pewno. Na pewno jest raźniej, tylko zobaczcie, już widzę, że coś się stanie, bo nie mogę biegać, nie? Coś się zaraz wydarzy. What? No, już się dzieje coś. Okej.
Zajebiście. Psychodela na maksa tu się dzieje. O! Mamy lusterko. No to idziemy. Oczywiście, że idziemy. O, i kolejno mamy notatkę. Pamiętnik Sebastiana. Zaproszenie na ślub. Śledczy Sebastian Castellanos i śledcza Myra Henson mają zaszczyt zaprosić was na ceremonię zaślubin, która odbędzie się w sobotę, 17 września 2005 roku. Po uroczystości zapraszamy na przyjęcie. Czyli pewnie ta babeczka zginęła, nie? Obstawiam. Pewnie już były jakieś tam notatki o tym, a ja nie strzeliłem. W szpilkach, niezły lachon, nie? W takich tutaj klimatach biegać w szpilach. Boże! Czego zapomniałem? Czy ja zdobyłem jakiś kluczyk teraz? Chyba nie było żadnego kluczyka, nie? Tak, zapomniałem poprosić cię o Kamasutra. To było głupie. Mam jednak kluczyk. Dobra, słuchajcie, wiecie co zrobimy? To co zawsze. A mianowicie wezmę sobie tą strzykawkę. I weźmiemy sobie teraz tę. Super. I otwieramy kolejne. Te są już pootwierane. No to co, kolejny rząd w prawo czy w lewo? Dobra, ten. Od góry lecimy. O, i jest bełt. Cztery bełty? I wszystkie mi się zmieściły. Ciekawe, czy to się dzieje naprawdę, czy tylko oni wszyscy mają jakieś zwidy. Ja nie mam pojęcia, co tu się dzieje, jak to się dzieje i w ogóle gdzieś jakieś ręce cię pod wodę wciągają i nagle się pojawiasz w jakimś innym miejscu. Nie wiem, co tu się dzieje. No, tak mało realnie to wygląda wszystko, więc... Może to będzie wyjaśnione. Mam nadzieję, że to będzie wyjaśnione, bo fabuła jest intrygująca. Dobra, mamy 4700. Ja nie wiem, co ja mam kupić. Za dużo to nie pokupujemy, niestety. Zapasy mogę powiększyć, co najwyżej. Tylko do czego? Kurde, do tej, a może tego rewolweru, bo tego jest najwięcej, nie? Możemy też w sumie strzykawki. Żeby nosić ich trochę więcej. Zapałki też możemy. To może zapałki, słuchajcie. Ej, 500 tylko, weźmy sobie to. 7 możemy zapałek. To się przyda. Coś do strzelby, bo dobra jest. Zwiększ sobie pojemność rzeczy na HP. No to robimy strzykawki. No i coś do strzelby to już mi nie starczy. I tu. Chyba, że szybkostrzelność albo czas przeładowania. Może szybkostrzelność weźmiemy. Dobra. I na razie tak zostawiamy. I lecimy dalej. Dobra. Jeszcze sobie chwilkę pogramy. Dopiero godzinka 16. Tak do godziny 40 max. Czyli do kolejnego zapisu obstawiam. Dobra, idziemy, nie? To jest nadal ten sam rozdział, nie? Piąty? Piąty. Zakamarki umysłu. Jezu, słyszę jakieś dziwne odgłosy. Nie, nie butelkę. Jest amunicja do strzelby. Hit. Dobra, i mamy też części. Ale to w takim razie tu jest jakaś drabinka na dół. A co jest tam dalej? No. Gdzieś jest jakiś koleś. Nie no, tam dalej to chyba jest dalsza droga, nie? To może zejdźmy jednak tu najpierw. Aha. Tam była jakaś pułapka? Jakaś linka, coś? Kurziwa.
No serio? Już mnie zdzielił, szmaciura. Powiem ci, że się tak wciągnęłam, że drugą paczkę chipsów otworzyłam. O, ej, też chipsy jakieś bym zjadł. Ale też mnie wciąga ta gra. Naprawdę mnie wciąga. Fabuła jest taka, wiecie, że tu nie wiadomo do końca, o co chodzi, co się tu wydarzy, cały czas coś się dzieje, jest akcja. No, mega, mega. Nie sądziłem, że aż tak będzie mi się to podobać. O, zobaczcie, mam jakiś sekret. Skrzynia tam jest. Tylko ja już wiem, co mnie tu czeka. Tam będzie bomba. 100%. Ale czekajcie, zanim zacznę tą skrzynkę. O, zobaczcie, żelik. Ale mało tego żeliku. Tak, tu coś było, że trzeba ją otworzyć i jakby odejść, odkliknąć w odpowiednim momencie. O, i teraz rozbroić. Jest. Widzicie, jak ładnie. Oj, do strzelby znowu. Zamrażający bełt. Kolejny rodzaj amunicji. No hit. Oprócz niektórych przeciwników cel rozpadnie się po zamrożeniu. Ja pierdzielę. No to jeszcze, co jeszcze lepiej. W ogóle nie mam niczego pod dwójką. Dajcie mi tego granata pod dwójkę. Nie. O. O to mi chodzi. Wróć mi na rewolwer. Dobra, wracamy. Ten nasz Seba to jest przyzwyczajony do tych prądów pielęgniarki. No. Dobra. Dobrze zrobiło też to, że ulepszyłem to bieganie, ten sprint. Teraz on się tak szybko nie męczy. Dobra, idziemy dalej. Słyszę, że tu gdzieś będą te zombiaki. O ja pierdzielę. Czy one się obrócą? Czy one tak będą stały cały czas? Pff, chyba sobie żarty robicie. No to tak czy siak będzie, czeka mnie walka z nimi. Bo one stoją, słuchajcie, nieruchomo. I się patrzą w tę stronę. No to co, wybuchowy może, co? Kurde, ale ja nie mam wybuchowego. Chyba, że ten zamrażający sobie przetestujemy, ale czy one się rozpadną? Bo w sumie mamy ten zamrażający. Przetestujemy go? Dobra. Ale... Zajebiście, że trafiłem w tam... W jednego trafiłem, ale w dwóch nie trafiłem. O, rozpadła się tamta. Widzicie, można było to dużo lepiej zrobić, a ja cały czas failuję. Ale zobaczcie, odzyskaliśmy te dwa pociski. Nie no, ta gra mnie lubi. Oj, szafka. Zapałki. I kolejne dwa pociski. Tu jest szafka. Jezus Maria! Co to było? Żelik. Okej, części. Zobaczcie, te części są specjalnie dają, żebyśmy sobie tworzyli te bełty, nie? Ten zamrażający był git. No, ale były, no super test, no w sensie przetestowałem, że tamta zginęła na hita, no. Tylko trzeba dobrze po prostu wycelować. Stworzę sobie jeszcze jeden taki. Tego mam aż 3. O, wybuchowy też bym stworzył. Elektrycznego jeszcze nie testowaliśmy, ale dobra. Na razie mamy każdego po jednym. Dobra. To można podpalić. To znowu można wykorzystać. Boże, prąd gdzieś. To można wykorzystać do jakiegoś zombiaczka znowu, nie? Jezu, jak to jest czerwono. O, strzykawka. Tylko ja... A, wezmę, bo już teraz mam 3 miejsca, nie? Tam jest żelik. Części, okej. Jezus Maria! To ta szmata pajęcza... O, ktoś mówił o tym pajęczaku. No, spanikowałem, słuchajcie.
Czy ona w to wejdzie? Weszła. Spaliło ją. To o to chodziło chyba, słuchajcie. A, i spieprzyła. Dobra. Jezus, Marek, się przestraszyłem. Ktoś mówił o pajęczaku. No i krakał. Ej, kluczyk będzie. Gdzie to jest? No na pewno ja w to trafię. Uważaj, bo... No ale czym ty strzelasz? Jezu! Nie, ja w to nie trafię. Cała pójdzie broń, słuchajcie, na to. W końcu. Ja pierdzielę, dwa pociski mi zostały. Idź z nią. No, ej, pykło naprawdę spoko. To ja. No, żeś wykrakała tego pajęczaka, ale ona chyba nie zginęła niestety. Myślę, że to jeszcze nie jest koniec walki z nią, bo ona spieprzyła. Tu, rozwaliła tą kratkę, nie? Więc ja aż sobie przygotuję. Wiecie co, bo jak ona boi się ognia, to może wytworzymy sobie więcej tych wybuchowych? To są wybuchowe, nie? Bo już mi się kończą te... No, już więcej nie wytworzę. To są te wybuchowe. Tak, już widzę. Tu będzie trzeba w butle pewnie strzelić. No co, ona idzie? Zamknęło się przejście. Punkt kontrolny był. Zajebiście. Jest jak ona drze tego ryja. Skrojona strona będzie szła. No, szmaciuro. No zdecydujesz się? Dobrze. Dobrze ci tak, ruro. Tu mogę podpalić, ale to bez sensu. Co tu jest? Pochodnia! Ale jak ja mam w nią tym rzucić? Da się w ogóle? Rzuciłem w nią. Dobra, to teraz wybuchowe mi tylko zostały chyba, nie? Tu jest jeszcze. Idzie. Tu jest jeszcze beczka. No chodź tu. Jezu, jaka akcja. Dobra, teraz już mi... Kolejna pochodnia! Wiesz! Ej, dobrze idzie. No rzuć w nią to! No to już załatwione jest, tak? Aha, czy ona mnie zażarła od razu? Jak ja mam tym rzucić? On nie chciał tego rzucić. Czy ja mam tym zrobić tak... Jezu, głowę mi zażarła. Czy ja mam tym tak rzucać, jak się strzela? Ja pierdzielę, jaka maszkara. To był nietoperek z tą statuetką? Tak, chyba tak, albo jakiś kruk. Piąty zgon. Ale nie wiem, jak za bardzo wtedy mi udało się z tą pochodnią, ale potem już mi nie pykło, nie? Nie wiem, jak ja to zrobiłem za pierwszym razem, że on rzucił tą pochodnię w nią. Idę od razu po tą pochodnię. A bo dobra, nie. Najpierw może tutaj, tą skrzynkę. Znaczy skrzynkę. No chodź tu już z tej strony. No i jak teraz to zrobić? On tym rzuca? Tak, on tym rzuca. No ale teraz nie chcę. O, teraz się udało. Nie wiem, dziwne to. To jakiś w ogóle była dźwignia. Aha, bo tu można ją chyba... Do góry. Ona tu łazi. Ciągnij to. No ciągnij to, dźwignię.
chyba zadziałało, ale to było dziwne. Jeszcze gdzieś była skrzynka. Weź tą amunicję. Gdzieś była, nie skrzynka, tylko ta beczka gdzieś była jeszcze. Tu jest ta pochodnia. No ale ten wybuchowy jej nie podpala. No złaź. Gdzie ona jest? Aha. Spadła. Zabiłem ją. Ja pikole, to była klasa. O Boże, ale jakie nerwy, ile tu było akcji, ja pierdzielę, jaka maszkara faktycznie. I w sumie udało mi się zaoszczędzić trochę tej amunicji. O, zobaczcie, ja idę tam chyba. Bo tam jest żelik. Ile od niej będę mieć tego żeliku? Dużo mam nadzieję. 8000! Sztos. Cześć, Szpilki i Olki, siemka. Miło cię widzieć. Po prostu jestem zachwycony moją dzisiejszą dyspozycją. Natomiast, no, mogłem nie zginąć za pierwszym razem, tylko to mi się nie podobało, ale ogólnie nie było źle. Jeszcze tak chcę tu pochodzić, czy ja czegoś nie zostawiłem? Tam jest na pewno amunicja. Aha, bo tam jest już wyjście stąd. Wydaje mi się, że wszystko. O, tu była jeszcze ta beczka, widzicie? Ale to zrobiliśmy. Strzykawa. Używamy tej. Iz. A dziękuję za te brawa. Widać, że się dużo w durek się myłam, bo... O Boże. No widzicie, z shotguna nic nie korzystaliśmy i teraz nie, już nie mogę wziąć amunicji. Dobra. No trzeba będzie ten ekwipunek sobie powiększyć, bo to tracimy dużo na tym amunicji właśnie. Czy był punkt kontrolny? A pokonaliśmy bossa kolejnego. Zapałki, dobra. Tu się coś stanie. Te drzwi naprawdę nie podobają mi się. Punkt kontrolny, no właśnie. Jezus. No już widzę. Tam jest ten Leslie, nie? W tej wannie. Znowu te wanny dziwne. Znowu tego nie mam, dobra. Ja teraz sobie biorę tego shotguna może, bo ja nie wiem, co tu się będzie działo. Albo ten wybuchowy. To ten Rubik był... Szukał... Jakiś eksperyment mu to robili, ale ja nie wiem, o co chodzi. I do jakiejś maszyny był podłączony. Kompatybilny właśnie. No i on testował i dlatego ten Leslie jest w takim stanie, jakim jest, nie? Ja pierdzielę. Boże. Jakie spa. Mózg. O, to było na miniaturce u mnie na YouTubie, ten mózg. Czyli to ma, wiecie, to jest jakiś symbol czegoś. No, zajebiście. Wstaną pewnie, tak? Mhm. Kuźwa, ciulowo to zrobiłem. Palisz? A nie, odłącz tam było! Ja mam ich podłączać? Aha, od tej maszynerii, dobra, rozumiem. Tego też odłącz, dobra. No tak, bo ta maszyneria coraz gorzej funkcjonuje, dobra. Już? A to było easy. Jakaś katedra. Była pokazana przez chwilę. Ale tam była amunicja do shotguna, no... Ja pierdzielę, no nie wezmę tego. Czajcie to? Przeszliśmy rozdział. Strasznie długie te rozdziały są tu. Ale schiza. Ale że wszyscy tak naraz się myją. W tym żeliku, nie? Zombiaki czyściochy, no bardzo czyste. Znaczy ja już zapisywałem, czy nie? Dobra. Ciekaw jestem, ile jest wszystkich rozdziałów. Dopiero piąty przeszliśmy.
Dobra, mamy godzinę 32. Ja jeszcze może zobaczę sobie cutscenkę jakąś początkową czy coś i jeszcze może kawalątek przejdziemy. Utrata samokontroli. Boże, jakie nazwy tych rozdziałów. I będziemy kończyć powoli, nie? Jeszcze kawalątek może. Do jakiegoś lustra. Lagi były lekkie. Ale podczas czego? Podczas tej końcowej akcji? Z tymi wannami? Ja jakby nie uświadczyłem niczego. Jezu, co tu się dzieje? Pielęgniarka, ale razem z panem. Któryś... Kidman to chyba była przez chwilę, ta Lasencja, nie? Przez chwilę się tak zmienił ten facet w Kidman. Nie, całego rozdziału na pewno nie Foxiak, bo zobacz ile mi zajęło przejście jednego. Godzinę 30. Aha, i w tej katedrze pewnie teraz będziemy jakieś dzwony słychać. A nie. O, pani pielęgniarka. No ty na pewno o mnie zadbasz. Idziemy, bo mamy kluczyk. Ten upragniony nasz kluczyk, który kuźwa... Straciłem na niego tyle amunicji, że nie mam pytań. Aha, tam są te jeszcze bełty niezebrane. O, i to mi się podoba. To są te zamrażające chyba, wiecie? Tak mi się wydaje, że to były te zamrażające. Pokazać mi to. Nie. To były wybuchowe chyba. Tak, bo mam trzy wybuchowe. No, wybuchowe też mogą być. Dobra, idziemy się ulepszyć, bo dostaliśmy 8000 żeliku od tej Lafiryndy. Tego pajęczaka, nie? Dziewięć, siedemset. Słuchajcie, ja jestem nastawiony... Dobra, na strzelbę coś kupimy, a potem coś na te zapasy, żeby jednak móc zbierać to wszystko, co tam zostawiamy. Więc, na broń pójdziemy na strzelbę tym razem, chociaż kurde, ten pistolet też by się przydał. Ale dobra, weźmiemy strzelbę. I co, obrażenia? Możemy też pojemność magazynka. A może ta pielęgniarka tak naprawdę jest tym gostkiem, co nam w głowie miesza. Tylko zmienia wygląd. No może. Aby nam pomagała? Nie, no wątpię. Utrata samokontroli. Adekwatne podtytuły do obecnych tu jakże często lubrykantów. Dobra, weźmy... Tylko jak ja wezmę tutaj, już nic sobie nie ulepszę więcej. Dobra, weźmy pojemność magazynka i weźmy te zapasy, czyli na przykład do strzelby. Bełt już może nie, strzykawki, zapałki, wszystko mamy na poziomie drugim. Oprócz granatów, ale granatów ja rzadko wykorzystuję, nie? To co, lecimy od góry teraz. Weźmiemy to. Aha, to aż cztery. Ja pierdzielę. Nie no, zapałki to niekoniecznie. A te bełty, co tu mogę zrobić? Zwiększa obrażenia na przykład. O, wybuchowe. Dobra, weźmy to. Okej, okay. I zakończmy. Na razie. Czy ja mogę zapisać jeszcze po tym ulepszeniu? Mogę. Dobra. Słuchajcie, chyba nie będę zaczynać tego nowego rozdziału, bo mamy godzinę 40, więc tak idealnie, a tam potem może być zapis, wiecie, za około kolejne pół godziny, 40 minut. Więc sobie po prostu tutaj zakończymy. Cały rozdział przeszliśmy na tym live'ie. Postaram się teraz robić te live'y częściej. Jutro się na pewno nie uda, ale w przyszłym tygodniu mam nadzieję jakiś dzień po pracy. Bardzo chętnie o godzinie, tak myślę, 18-17.30 będę was informował na Discordzie. Bo naprawdę się wciągnąłem mega. Bardzo mi się ta gra podoba. No jest liniowa, to trzeba przyznać. W sensie, że po pierwszym przejściu tej gry raczej nie będę do niej wracać. Natomiast naprawdę bardzo fajny klimat, bardzo fajna fabuła, taka intrygująca. Mechanika mi się też podoba, trzeba kombinować trochę jak w Rezydencie, z czego tutaj skorzystać, jakie przedmioty ulepszać, co robić, z czego zrezygnować, jak podejść te zombiaki są, jest wbrew pozorom duża tutaj możliwość taktyczna na podejście do danego zombiaka, czy na przykład go podpalić, czy go jakby oślepić, czy go wybuchnąć, wiecie, no naprawdę bardzo dużo kombinowania i bardzo mi się to podoba.
No, to trzymajcie się bardzo cieplutko. Dziękuję wam bardzo, że byliście. Oczywiście zapis będzie też na YouTubie. Jakbyście mieli mało, możecie sobie powtórkę obejrzeć. Oraz dla tych osób jest ta powtórka, którzy nie byli na live'ie, a którzy oglądają mnie na YouTube. No i co, dziękuję wam bardzo serdecznie i do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.